Cześć moje drogie mózgi i mózgownice. Dawno mnie nie było tutaj w takiej formie, ale ta forma jest dzisiaj dla nas bardzo ważna, bo chcę zaprosić Was do wspólnej medytacji przed nauką po to, żebyście lepiej skoncentrowały i skoncentrowali się na nauce. Medytacja ma cudowne właściwości, jeżeli chodzi o wpływ na efektywną naukę. I pisałam o tym w ostatnim poście na Instagramie, więc możecie znaleźć sobie tę karuzelę i przeczytać o tym, jak medytacja wpłynie na polepszenie Waszej pamięci, na Waszą inteligencję, no i właśnie na umiejętność koncentrowania się na nauce, na jakimkolwiek zadaniu. I nie mogłam zaprosić nikogo innego do tej medytacji, jak mojego dobrego przyjaciela i świetnego nauczyciela medytacji, jakim jest Daniel Pisco. Dlatego zaraz zamienię się z nim tym fotelem i ja ucieknę na drugą stronę kamery, a on poprowadzi Wam cudowną, rozluźniającą, ale też taką właśnie skupiającą na nauce praktykę medytacji, dzięki której uważam, że będzie łatwiej Wam skupić się na tym zadaniu, łatwiej przyswajać informacje i też cieszyć się tą nauką, bo przecież o to nam w tym wszystkim chodzi, żeby nauka sprawiała nam przyjemność. Także dziękuję Wam za uwagę i oddaję głos Danielowi. Miłej medytacji. Przejmujemy teraz biurko Ani, ponieważ chciałbym Ci dać krótką, dosłownie 5-minutową medytację, którą warto zastosować przed nauką. Na samym początku warto przewietrzyć swój pokój, prawda? To samo uczynimy ze swoim umysłem, więc gdy zaczynamy praktykę medytacji, super jest przewietrzyć swój umysł. W tym celu używamy różnych technik relaksacyjnych lub tak zwanych pranayama. Teraz nauczę Cię bardzo prostej. Jest to oddychanie na 5. Bierzemy głęboki wdech i liczymy do 5. Wdech, 1, 2, 3, 4, 5. I wydech też liczymy do 5 w głowie po cichu. 1, 2, 3, 4, 5. Za chwilkę to uczynimy. Kolejnym krokiem będzie już praktyka medytacji. Skoncentrujemy się na oddechu i puścimy całkowicie kontrolę. Ponieważ przed nauką to, co będzie ważne, to żeby całkowicie zaufać sobie, skontaktować się ze swoim ciałem i ze swoim umysłem, bo wierzę, że to, co chcesz uczynić, czyli czy chcesz chłonąć wiedzę, nauczyć się czegoś nowego, wtedy potrzebujesz przede wszystkim sobie zaufać i wyciszyć umysł. Jeśli jednak coś piszesz kreatywnego, potrzebujesz zaufać sobie, że już masz wszystkie zasoby. W tym celu właśnie jest super medytacja. Co Ty na to, żeby teraz ją zacząć? Jesteś gotowa? Gotowy? No to zaczynamy. Zaczynamy na początku od naszego ćwiczenia oddechowego. Usiądź wygodnie, pamiętaj, aby plecy były wyprostowane. Zrelaksuj się, ułóż się wygodnie na krześle. I zaczynamy. Głęboki wdech nosem i liczymy do 5. 1, 2, 3, 4, 5 i wydech. 1, 2, 3, 4, 5. I robimy tak jeszcze kilka razy. Licz, proszę, sam. Poczuj, jak powietrze wchodzi do Twojego ciała i napełnia je. A gdy robisz wydech, pozwól, aby całe powietrze puściło Twoje ciało i zrelaksuj się. Niczego nie musisz trzymać. Poczuj przyjemność z każdego wdechu i poczuj, jak relaksujący może być Twój wydech. Zrelaksuj się. Jeszcze raz. Wdech na 5 i wydech na 5. Wietrzymy nasz umysł. I pamiętaj, aby przy wydechu odpuścić wszystkie napięcia. Teraz te 5 minut medytacji jest dla Ciebie. Nie myśl o tym, co musisz zrobić, co się wydarzyło. Po prostu pozwól sobie teraz odpuścić, wyciszyć się. Daj sobie chwilę, aby wyostrzyć teraz swój umysł. Bardzo dobrze. Odpuść teraz kontrolę oddechu. Pozwól, aby wdech pojawił się samoistnie. Zauważ go i zauważ moment, kiedy pojawi się wydech. Już nic nie musisz liczyć. Zauważ wdech i wydech.
Ważne teraz jest to, abyś odpuściła lub odpuścił kontrolę. Zrelaksuj się, odpuść. Zauważ, że naprawdę nic nie musisz robić, a twój wdech się pojawi. Nic nie musisz robić, a twój wydech się pojawi. Zaufaj swojemu ciału. Twoje ciało wie, jak oddychać. Puść przeszłość i przyszłość. I pozwól sobie teraz być z tym, co jest. Z tym, jaki i jaka jesteś. Z tym, jak się teraz czujesz. Niczego nie analizuj, niczego nie nazywaj. Teraz jakiekolwiek nazwy, myśli nie są istotne. Teraz istotne jest twoje ciało. I każdy wdech, i każdy wydech. Aby ułatwić ci teraz koncentrację na oddechu, poproszę cię, abyś liczył swoje wydechy. Zauważ wdech. Niech będzie w taką prędkością, jaka jest. I zauważ wydech, policz 1. Zauważ wdech, wydech 2. W ten sposób licz tylko do 5 i zaczynaj od nowa. A gdy twój umysł gdzieś powędruje, wróć od początku liczenia. I to będzie nasza praktyka. Wdech, wydech, 3. I teraz przez około minutę w ciszy licz swoje wydechy. I pamiętaj, aby się przy tym zrelaksować. Odpuść. Jeśli pojawia się jakaś myśl, wizja o przyszłości lub przeszłości, puść to i wróć do zauważenia całej długości wdechu, wydechu i policz jeszcze raz 1, a i tak do 5. I zrelaksuj się. Bardzo dobrze. Teraz przez ostatnią minutę tej medytacji odpuść liczenie wydechów. Po prostu pobądź w ciszy. Jak to jest teraz być tobą? Poczuj swoje ciało. Jeśli są gdzieś tam napięcia, po prostu z wydechem to rozluźnij. To jest wyjątkowy czas. Taka chwila jak ta już się nigdy nie powtórzy. Za chwilkę przystąpisz do nauki. Bardzo dobrze. Powoli, nadal będąc w tym stanie świadomości, w tej ciszy, otwórz oczy. I poczuj radość ze zdobywania wiedzy. Dziękuję ci za tę krótką praktykę medytacji i do usłyszenia.